Siemanko, z tej strony Luke, Łukasz Truskolawski, słuchacie Wolna Mata Podcast. W każdym odcinku możecie poznać wyjątkowe postacie związane z brazylijskim jiu-jitsu oraz chwytanymi sportami walki w Polsce. Okej, Wolna Mata Podcast, odcinek numer 36, z tego co mi się wydaje. Wracamy do gry, mamy 20 listopada roku Anno Domini 2020, pokręconego roku. Moim serdecznym gościem jest Kuba Watson-Witkowski. Zupełnie tak jak podczas pierwszego odcinku, dziś jest pierwszy odcinek po zmartwychwstaniu Wolnej Maty, więc miło mi cię gościć, Kuba. Siemano. No siemanko, witam serdecznie. Powiem ci szczerze, wyszedłem lekko z formy bycia hostem Wolnej Maty, więc zacznę klasycznym, co tam u ciebie słychać, Kuba? Jak żyjesz w tych trudnych czasach? Co, ja wyszedłem z formy gadania z ludźmi tak naprawdę, także wiesz. Początki dla nas obu. Co u mnie słychać? Kurde, nie wiem. Dużo roboty, wbrew pozorom. Także 2020 jest dziwny, pokręcony, ale ja nie narzekam. Dużo się dzieje, także super. No. Mam wrażenie, że tak naprawdę, mimo że, no wiadomo, no, czasy są trudne i w ogóle, że tak powiem, dużo biznesu bardzo ucierpiało i gospodarka i wiele branż tak naprawdę bardzo, bardzo cierpi z powodu całego tego zamieszania, to my zostaliśmy dotknięci, aczkolwiek, że tak powiem, no sam wiesz, że chętnych nie brakuje. Jiu-jitsu jest na tyle uzależniające i na tyle dające w pewnym sensie taką niezależność myślową, że ludzie jakby okej, są świadomi tego, że mogą się rozchorować, że może im się coś stać, ale nie są jakby... nie są gotowi poświęcić jakby swojej zajawki i tej takiej, wiesz, codziennej rutyny na to, żeby się zmęczyć, żeby się czegoś tam nauczyć, właśnie w obawie przed tym, że coś tam się może stać, bo też mi się wydaje, że wiesz co, no jednak poprzez to obcowanie z samym procesem treningowym, nawet z samymi kulankami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, stajemy się może, nie chcę to powiedzieć jakby odporni bardziej, ale jakby... no ryzykujesz codziennie praktycznie tym, że coś ci się może stać. Nie wiesz, czy kolega, który przyszedł akurat na matę, nie naoglądał się powiedzmy jakiś tam szkoleniówek ze skrętówek, czy nie obejrzał highlightu z ostatniego ADCC, nie wypił 4 espresso i czy nie będzie chciał otworzyć tego na treningu, tak? I tutaj po prostu wydaje mi się, że automatycznie gdzieś taki pancerz zaczyna być jakby naszą naturą, tak? Co o tym myślisz, powiedz? Tak, no zgadzam się, tylko że to jest taki pancerz psychologiczny, powiedzmy, i wydaje mi się, że to nas chroni przed tym całym gównem, które nas zalewa, wiesz, gdzieś tam z telewizji czy z internetu, wiesz, z tymi newsami, że tu tyle osób zachorowało, tutaj jakaś czerwona strefa, tu coś tam się dzieje innego złego. Wydaje mi się, nie wiem, czy to jest kwestia jiu-jitsu, czy to jest kwestia ludzi z zajawką, po prostu, no wiesz, jakby no, nie jest łatwo ludziom powiedzieć, okej, przestańcie robić to, co kochacie, przestańcie robić to, co was przestańcie robić to, jakby na co czekacie przez cały dzień, na ten trening, no bo ja obserwuję też ludzi, którzy przychodzą na treningi, czy do mnie, czy ci, z którymi ja trenuję, no to jest sposób życia, to jest styl życia i to nie jest takie hop-siup, żeby nagle z tego zrezygnować. Także jakby myślę, że jeśli chodzi właśnie o tą zajawkę, no to ludzie nie zrezygnują łatwo, a jeśli chodzi o odporność, powiedziałeś o skrętówkach, powiedziałeś o różnych nagrzanych sparring partnerach, ale myślę, że wiesz, różnego rodzaju zarazki, ringwormy, które tam się pałętają po macie, też jednak, wiesz, wzmacniają tą odporność, nie wiem, czy akurat na koronawirusa, ale wiesz, dużo ludzi się rozchorowało z moich znajomych trenujących. Dużo ludzi miało COVID, dużo ludzi ten COVID przeszło i większość z nich przeszła to w miarę lajtowo i też wrócili na treningi, kulają się dalej i jest wszystko git. No właśnie kwestia przechodzenia, wiesz, tego, bo nie wiem, czy ty osobiście w ogóle byłeś chory, miałeś jakiś tam gorszy moment? Wiesz co, no ja, odkąd, wiesz, całe to szaleństwo się zaczęło, no to ja tam 2 razy byłem chory, no miałem takie grypowe objawy, ale czy, wiesz, no to poczułem się źle, wiesz, jeden dzień i tyle, nie? Także nie wiem, może przeszedłem, może nie przeszedłem, testów nie robiłem, no nie miałem jakichś takich objawów typowych, typu tam, nie wiem, no utrata smaku, węchu czy coś, także nie wiem. No ale, no, szczerze mówiąc, wiesz, no, ja mam kontakt z tyloma osobami codziennie, różne
innymi i z tyloma osobami się gdzieś tam przecinam, że no dziwnym byłoby, żebym z tym styczności. No także albo jestem, nie wiem, odporny, albo po prostu przeszedłem to bezobjawowo. Albo się jeszcze schoruję, zobaczymy. No oby nie, oby nie. Ja na przykład miałem historię moja covidowa jest taka w tym sezonie, że oczywiście mówię o historii już z tej, powiedzmy, jak to się mówi, drugiej fali, chociaż w mojej opinii to, co się dzieje, to tak naprawdę jest tak naprawdę pierwsza fala, nie? To, co się dzieje teraz jesienią, bo to, co mieliśmy wiosną, to było jakieś takie intro, podczas którego było po prostu słońce, nikt nie chorował, bo generalnie pora roku też nie sprzyjała za bardzo do tego, żeby jakoś, no nie wiem, no, żeby chorować. Nie słyszało się nawet o tym, że wiesz, gdzieś tam ludzie dookoła chorują, że umierają, rzeczywiście to się dzieje. No aczkolwiek, wiesz, zamknęli wszystko, porozdawali pieniążki, wiadomo. A najgorsze było dopiero przed nami. No i ja 2 tygodnie temu miałem podejrzenie po prostu tego, że miałem kontakt z osobą. No i postanowiłem tak trochę zapobiegawczo zrobić sobie test, mimo że się dobrze czułem, tak? No i oczywiście, jak to ja, Piotruś Pan, nie byłem świadomy tego, że skierowanie na test wrzucę cię od razu na kwarantannę, okej? Okay? I pojechałem zrobić sobie test, tak? Podczas dobrze się czułem, zrobili mi test. I dowiedziałem się, że mam się 10 dni w domu, a byłem zdrowy, nie? Myślę, kurwa, to nie był mądry ruch. No ale tak, ale posiedziałem te kilka dni w domu, dostałem wynik negatywny. Super, zdjęli mi kwarantannę i dzień później, jeb, gorączka. Wiesz. Także rozchorowałem się przez pierwszy tydzień, sam się uziemiłem w domu, a przez drugi tydzień siedziałem samemu. No tak już, no też zapobiegawczo, no też skądś tam gdzieś się odezwały jakieś tam symptomy, żeby powiedzmy jednak przesiedzieć, no bo to wiesz, kontakt z dzieciakami, zajęcia, bla, bla, bla. Tak? Nie, no jasne, wiesz, z całym tym, wiesz, ja też wychodzę z założenia, że trzeba jednak postępować rozsądnie, no, że wirus jest niebezpieczny dla niektórych osób, jeżeli właśnie masz kontakt, nie wiem, z dziećmi, ze starszymi osobami i tak dalej, no nie ma co tam brawurowo do tematu podchodzić, no ale ja osobiście wychodzę z założenia, że no, nie można dać się, wiesz, zwariować temu wszystkiemu, no i gdzieś tam trzeba zachować zdrowy rozsądek i żyć normalnie. No właśnie. I wychodząc z takiego założenia, drogi Jakubie, chciałem do ciebie powiedzieć, a to by brzmiało już jak jakieś średniowieczna debata. Drogi Watsonie może. Drogi Watsonie, no właśnie, drogi Watsonie. Mimo wszystko jednak zorganizowałeś Mistrzostwa Polski ADCC, które odbyły się na początku października, zresztą w miejsce ADCC Trials. Kurwa, co ja mówię? Mistrzostw Europy ADCC? No właśnie. Chciałem się podpisać, byśmy poligotą. Za dużo Gordona oglądam. Za dużo Gordon Ryan, tak? Oglądam. Tak, zamiast Mistrzostw Europy DTC wskoczyłeś w termin, zrobiłeś Mistrzostwa Polski. Powiem ci tak, zastanawialiśmy się do końca, czy ta impreza będzie. Myślę, że było dość spore gro osób, które do końca myślało coś na zasadzie, co ty, nie będzie imprezy, co ty, odwołają na koniec, co ty. Dzień wcześniej Morawiecki zadzwoni do Watsona i powie, ty Watson, nie robisz mistrzostw polskiej ADCC. Mimo wszystko impreza się odbyła. No może opowiedz, no bo ludzie myślę, że też chcą wiedzieć troszeczkę, jak przebiegała organizacja, jaki stopień znerwicowania miałeś i tego typu rzeczy, tak? Wiesz co, no oczywiście wiesz, no, do ostatniego dnia nie wiedziałem, czy to się odbędzie i wiesz, ludzie też dzwonili do mnie i pytali, czy się odbędzie, czy nie, no wiesz, ja zrobiłem wszystko, żeby to się odbyło i organizowałem to tak, jakby się miało odbyć i tak też im odpowiadałem, wiesz, no że nie, no nie, wiesz, no nie jestem w stanie przewidzieć, jakie będą obostrzenia i czy damy radę to zrobić, no ale szczęśliwie tak się złożyło, że mogliśmy wiesz, się spotkać, powalczyć i wiesz, mogłem zorganizować te zawody. No stresu było dużo. Ja wiesz, ja nie mam telewizji, nie oglądam tego całego ścieku, więc jestem też trochę odłączony od tej całej rzeczywistości, no ale docierają do mnie też różne tam informacje, więc co jakiś czas gdzieś tam, a to wiesz, że tu mają zamknąć, to mają zamknąć, od wtedy ma być pełen lockdown i tak dalej, więc no stresu było sporo, bo to też jest spora inwestycja jednak finansowa też i tam no, jest bardzo dużo pracy, ale to powiedzmy, że jakby można to poświęcić, no ale w takich czasach inwestowanie hajsu i jakby ta niewiadoma, czy się to odzyska, to jest, no, jest stresujące, więc no, ale całe szczęście wszystko się odbyło i bez większych problemów.
Mówisz o tym, że ludzie się zastanawiali, czy to będzie i czy warto przyjeżdżać i tak dalej. No mieliśmy rekord frekwencji w ogóle. To były najliczniejsze mistrzostwa Polski ADCC ever. Tam wystartowało w sumie chyba 630 osób, także no, tam o kilkanaście chyba, czy kilkadziesiąt osób po prostu był przebity rekord tam sprzed 2 lat. Co mnie zdziwiło, bo szczerze mówiąc spodziewałem się, że przyjedzie ze 300 osób. Tak po prostu profilaktycznie gdzieś tu osoby z Warszawy, może jakieś jacyś tacy zapaleńcy, co gdzieś tam chcą się pobić. Ale okazało się, że ekipa dopisała, że ludzie chcą startować, chcą się bić i super. No, mam nadzieję, że zawody wyszły dobrze, że się podobały. No wiadomo, że te ograniczenia nie pomagały w tym wszystkim, ale no, wydaje mi się, że też nie przeszkodziły za bardzo. Także że impreza była udana i wszystko poszło jak należy. Pobiliśmy się. Powiem ci, że było fajnie. Z mojej perspektywy... Tak naprawdę nie odczułem zbyt dużej różnicy. No może ten kawałek, wiesz, odcięty, który był jeden sali, że tam byliśmy pozbawieni ilu? 2 mat tak naprawdę od normalnej imprezy? Chyba 2 pola były, tak? Czy 4? Nie, wiesz co, było wszystko było normalnie. Było 6 pól walki pełnowymiarowych. Aha. Różnica była taka, że mata rozgrzewkowa była w Aligatores. Teraz otworzyli teraz drugą swoją siedzibę tam właśnie w Osirze, gdzie się odbywają zawody i przeniosłem jakby matę rozgrzewkową, dogadałem się z chłopakami, że zrobimy tam, a tutaj po prostu był luz i to też nam bardzo pomogło w jakby takiej organizacyjnej części, że tam część ludzi, weryfikacja i tak dalej, ale tak to było 6 pól walki i wszystko było okej. Okay. No dlatego mówię, jakby z perspektywy mojej jako osoby startującej naprawdę jakby ciężko było się gdzieś tam do czegoś przyczepić, ponieważ te zawody wyglądały jak normalne mistrzostwa polskie ADCC organizowane jakby co roku. No. Mówię, no jedyne jakby może taka omyłka wizualna to, że rzeczywiście nie było rozgrzewkówki, co przestrzennie gdzieś tam nas przesunęło troszeczkę do boku, no i była ta kotara taka, tak, zasłaniająca. No tak, wiesz, zamiast płotków no, odgrodziliśmy. Myślę, że było spoko. No, myślę, że to bardzo wszystko wyszło normalnie. Bardzo spoko, było bardzo fajnie. Taka jedna ciekawostka, bo to jakiś czas temu dostałem telefon z Osiru, że przyszło pismo do nich, że jakiś, no nie będę używał wulgaryzmów, ale jakiś napisał donos do Sanepidu. I no właśnie na Mistrzostwa Polski, no, że była impreza, że było kilkaset osób, że tam bez maseczek, że nie zachowywali dystansu i tak dalej, i tak dalej. Także no, jestem też w trakcie wyjaśniania tego, pisania jakichś tam wyjaśnień i przepychania się z Sanepidem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale no, zrobię wszystko, żeby się dowiedzieć, kto to napisał. Jeżeli się okaże, to jest ważniejsze niż wyjaśnienia. To jest ważniejsze niż te wszystkie wyjaśnienia. Jeżeli się okaże, że napisał to ktoś z zawodników, który przyjechał na zawody, jakby, no to wyciągnę odpowiednie konsekwencje. Tak, to już oczywiście te słynne odpowiednie konsekwencje powiedziane dyplomatycznie. Tak, jasne. No znaczy... ale wiesz, idąc dalej tym tropem, o tyle jak Mistrzostwa Polskie ADCC, które właśnie organizowałeś i rozmawialiśmy, oscylowały zawsze w granicach gdzieś jednak frekwencji takiej 500, tam no to 600 osób teraz było, tak, ale gdzieś tak około 500, tam te 600 osób. Wejdę ci w słowo, odkąd odbywają się w Warszawie, to właśnie zawsze jest tak między 550 a 600 osób, krótko mówiąc. No dokładnie, to oscylując jakby w tych granicach, to zawsze jest impreza tego typu. Natomiast wiesz, Mistrzostwa Polski w GI, które również odbyły się tydzień temu, tak dobrze mówię? Tydzień temu, no jednak ta impreza zawsze zbierała już grubo ponad 1000 zawodników. Mimo wszystko były przesłanki cały czas, że będzie ogłoszona. No ja powiem ci, że tutaj też nie byłem do końca pewny, dlatego też nawet nie wiedziałem, jak to w klubie wszystko ogarniać, nastawiać. Już tam nie będę się wdawać w szczegóły. No jednak chłopaki się zdecydowali robić tą imprezę. No impreza się odbyła i również zgościłeś na imprezie, tak? Stanąłeś na podium.
również kategorii. Dobrze, dobrze, nie zmuszam. Nie, ja wiem, nie zmuszam, rozmawialiśmy o tym, odhaczyłem ten temat na liście. Aczkolwiek chciałbym, żebyś może w ogóle dwa słowa powiedział o imprezie, no bo jednak byłeś jakby świadkiem tej imprezy w tych trudnych covidowych czasach. Byli też ludzie, znajomi, był klimacik, było z kim pogadać na pewno, więc dwa słowa może jakby o swoich odczuciach po Mistrzostwach Polski. No to przede wszystkim tutaj patrząc na to z perspektywy organizatora, może jako taka pierwsza perspektywa moja, bo mam kilka różnych spojrzeń na tą imprezę. Także z perspektywy organizatora to no, wielki szacun dla chłopaków, że podjęli rękawice, że to zorganizowali, bo czasy są trudne i tak jak przy okazji organizacji Mistrzostw Polski DCC, które były na początku października, nie było wiadomo, tak tutaj, no ja byłem przekonany, że tej imprezy nie będzie, szczerze mówiąc. Do samego końca myślałem, że po prostu to się nie odbędzie. No chłopaki postawili wszystko na jedną kartę, wody odbyły. Ja się cieszę, że pojechałem, wystartowałem, bo no, brakowało mi tego dreszczyka emocji, tej adrenalinki, brakowało mi startu. Także fajnie, że mogłem tam sobie wystartować. Na Mistrzostwach Polskiej DCC nie startowałem, bo mnie już jakby organizacyjnie to wszystko przerosło. No także fajnie, że ta impreza się odbyła. Co do samej imprezy, no jakby no, była bardzo, bardzo kameralna. Po pierwsze, chyba tam niecałe 800 osób było zgłoszonych, więc to no jak na Mistrzostwa Polski, jak sam wspomniałeś, to jest jakiś tam bardzo mały procent, no ale to też było do przewidzenia. No, było mało czasu na rejestrację i też no, myślę, że ludzi jednak trochę może odstraszać to, nie wiem, takie zbiorowiska duże i tak dalej. Nie wiem w sumie, ale tam no, były bardzo małe te zawody. No i tak naprawdę, wiesz, no tam na miejscu to można było powiedzieć, że to są takie lokalne jakieś tam, wiesz, puchar wójta, jeśli chodzi o to, jak to tam wyglądało. Były cztery maty, bardzo małe też, to jakby z takich minusów tej imprezy, które mi się nie podobały, to właśnie maty, które były takie małe, puzzlowe maty, chyba 6x6, także no jakby, no nie... Już nawet nie chodzi o to, jak to wygląda, czy coś, no ale po prostu no myślę, że Mistrzostwa Polski jednak powinny mieć jakiś tam standard taki wyznaczony gdzieś tam odgórnie i taka uwaga też tutaj do organizatorów, że no, to jest jednak poważna impreza duża i też fajnie by było, żeby te pola walki były takie, jak być powinny. Z takich jeszcze rzeczy, nie wiem, medale były drewniane, takie śmieszne, nie wiem, no okej, okay, fajny medal, inny, nie? Ale tak generalnie spoko, no wiesz, ludzie przyjechali, ci co mieli przyjechać, ci co chcieli, także taka no, normalna atmosfera, jak na zawodach, nic tam też nie odczuwało się za bardzo tego COVID-u, no poza tym, że po prostu było bardzo kameralnie. Same okay. Walki, jeszcze, no, wiesz, no walki fajne, ci, którzy przyjechali, te czarne, bo ja tam oglądałem bardziej czarne pasy, bo wtedy byłem tam na hali, także no wiadomo, no poziom tego naszego polskiego jiu-jitsu jest bardzo wysoki, także no super się ogląda rywalizację właśnie tam w czarnych, w brązowych pasach, to wygląda naprawdę fajnie i chłopaki mają już bardzo wysoki poziom. No frekwencja nie dopisała, więc no, mówisz o tym, że zdobyłem medal, tak, ale po przegranej walce, więc w ogóle nie, no, jakby nie uznaję tego. No, pojechałem, przegrałem z Danielem i tak się moje zawody skończyły. Ale spoko, no tak jak mówię, cieszę się, że wystartowałem, cieszę się, że poczułem ten dreszczyk emocji i lecimy dalej. No właśnie wspomniałeś... Przepraszam, wspomniałeś dość o tej ważnej rzeczy, jak fajnie było to znowu poczuć, ten dreszczyk emocji, tę adrenalinkę. Wiesz, mogę utożsamić się, nawet bardzo się utożsamiam z tym wszystkim, ponieważ no ja wystartowałem też na ADCC tak naprawdę w październiku po raz pierwszy w kategorii pro. Też może nie po długiej przerwie, bo tam byłem w Lubonie na początku roku. No ale jednak, jak sam wiesz, ponad pół roku przerwy od treningów, to już zatraca w tobie ten taki instynkt, tak, same jakby gdzieś tam przygotowania i muszę ci powiedzieć, że tak,
nie szykowałem się do tych IDCC, jakby gdzieś to totalnie, jakby był taki czas, że gdzieś tam no, człowiek był pochłonięty jakimiś tam zawodowymi, powiedzmy, sprawami i wszystko, chociaż sprawy zawodowe to jiu-jitsu najczęściej, więc też ciężko powiedzieć, że było się poza matą. No, ale na przykład jak już się pojawił taki drobny, wiesz, drobny znaczek pod tytułem listy startowe, tak? Już. I widziałeś, kto jest ten, to już, kurde, coś tam się poczuło w środku fajnego. I właśnie, wiesz co, miałem taki moment, w którym zawiesiłem się trochę na tym, nie? Tam jak siedziałem, piłem kawkę, sprawdzałem tą listę, właśnie zacząłem się tak czuć i myślę, o, kurde, nic innego nie potrafi we mnie wywołać takiej emocji, właśnie. I zdałem sobie właśnie sprawę, że wtedy, że w momencie, w którym zaprzestanę tych startów, to no niestety sam siebie pozbawię tych takich wyjątkowych emocji, których nie będzie mi w stanie dać cokolwiek innego, bo zdaję sobie sprawę, że no nie jest mi w stanie, to, owszem, są jakieś tam wydarzenia w życiu, czy coś osobistym, prywatnym, czy coś, które przyprawiają ci emocje, czy nawet inne czynności, które mogą ci dać adrenalinę, ale jednak start w zawodach jiu-jitsu na macie, gdzie wiesz, widzisz te nazwiska i już sobie zaczynasz rozkminiać, tak, różne scenariusze, To jest jednak to. I to samo czułem przed wejściem jakby na matę też. I no powiedz, czy też miałeś też trochę takich odczuć, no bo nie oszukujmy się, jesteś o wiele bardziej doświadczonym zawodnikiem, tak? Wchodziłeś na bardzo duże areny i teraz jaką tak naprawdę przerwę miałeś od startów? Ja ostatnio startowałem na Mistrzostwach Europy w lutym. Jakoś w połowie lutego. To było przed COVID-em. Tak. No to też tak kawałeczek czasu. No. Tak. Także to była długa przerwa. Miewałem dłuższe, bo ja miałem różnego rodzaju tam perypetie zdrowotne, kontuzje i tak dalej, więc to nie jest najdłuższa przerwa w startach i w ogóle w treningu, jaką miałem, ale w ostatnim czasie faktycznie startowałem dość regularnie na różnych imprezach, więc no teraz też chciałem pojechać na te zawody po prostu, bo brakowało mi już trochę startów, a ja no, teraz ta sytuacja też mi uświadomiła, że jestem takim człowiekiem, który trenuje, moja motywacja wynika z jakiegoś tam konkretnego celu, a tym celem najczęściej są zawody, no bo jakby to mnie motywuje, jestem zawodnikiem i jak gdzieś tamte zawody, najpierw Mistrzostwa Europy się okazało, że ich nie będzie, to ADCC, o którym wspominałeś. Potem no, nie bardzo było wiadomo, jak z tymi wszystkimi imprezami, to ta moja motywacja treningowa tak troszeczkę podupadła. No, oczywiście ja zajmuję się tylko i wyłącznie jiu-jitsu w życiu, więc na macie spędzam po 6-7 godzin tak czy inaczej, ale to są godziny spędzone jako trener, instruktor i tak dalej. Oczywiście sam też tam się kulam z moimi podopiecznymi, no ale to nie jest, wiadomo, że to nie jest trening taki zawodniczy. Więc no chciałem to poczuć, chciałem się jakby zmotywować i widzę, że to faktycznie jest ten kierunek, no, że ja potrzebuję zawodów. Jeszcze jestem na tym etapie, że to jest ten bodziec, który będzie mnie motywował do startów. No kolejnym bodźcem były i też między innymi te zawody. Chciałem sobie tam wystartować, bo mieliśmy jechać na Mistrzostwa Świata w grapplingu. Miały się odbywać w Serbii w grudniu, no, ale tam kilka dni temu się okazało, że ich jednak nie będzie. Tak, pokazało się, nawet nie widziałem info. Tak, nie będzie, znaczy odwołali wszystko, odwołali też, bo tam miały też być Mistrzostwa Świata w zapasach. A, w zapasach, też te Mistrzostwa Świata odwołali, także chyba tam nic się nie będzie odbywało w tym czasie. No i tak, no, także te Mistrzostwa Świata jeszcze mnie motywowały właśnie tak, żeby się zebrać w sobie a teraz znowu będzie posucha przez jakiś czas, bo prawdopodobnie Lizbony też nie będzie. Więc no, muszę szukać jakichś innych motywacji treningowych po prostu, żeby to wszystko jakoś ruszyć. No, ale nie wiem, w sumie nie pamiętam, jakie było pytanie. W każdym razie, no tak, no ja lubię startować. Lubię startować, lubię ten dreszczyk emocji, lubię ten cały taki tak zwany build-up do tego. Mental game, ten tydzień przed, powiedzmy, już wiesz, jak właśnie są zamknięta, jest rejestracja, jak tam mają się pojawić drabinki, mają się pojawić listy startowe, to jakby to też, to co powiedziałeś, no to jest fajne, fajny taki stresik, taka adrenalina, która też, której też mi brakowało, także bardzo, to było bardzo fajne w tych zawodach. No i tyle, no i wiesz, no, Czekam na rozwój sytuacji, no, krótko mówiąc.
Okej, okay, a też użyłeś właśnie tego, może nie to, że sformułowania, tak? Tylko tak jak powiedziałeś, żyjesz w jiu-jitsu, jesteś trenerem, większość godzin w ciągu dnia spędzasz jako instruktor, kulasz się z podopiecznymi. Jak wiesz, znam temat z autopsji, bo ja, że tak powiem, żyję tak samo i wielokrotnie miałem takie przeświadczenie, że okej, kulam się codziennie, robię codziennie, ale nie jestem gotowy na zawody. Wiesz, o co chodzi? Znasz to. Że tak jak mówisz, to nie jest trening zawodniczy czy coś, ale z drugiej strony, wiesz, no robisz codziennie, więc wiesz, gadałem też z niektórymi chłopakami, którzy żyją w ten sam sposób, co my i na przykład mówili, że w ogóle nie drillują, bo robią technikę w walce z podopiecznymi, na przykład. Bo to też jest skalowanie oczywiście na zasadzie tego, jaki jest stopień zaawansowania podopiecznego i czy ci na nim coś wejdzie, bo jest powiedzmy no słabszy, no to okej, to tak jakbyś robił technikę. Jak już coś bardziej kuma, no to na reakcji sobie pracujesz. Wiesz, to też jest, też można ubrać to jako pracę nad techniką. Też to zrozumiałem w ten sposób, też to była cenna uwaga taka. Ale stwierdziłem na przykład co do tego ADCC, że tłumaczenie tego w ten sposób, że nie wystartuję, bo nie jestem w jakiś tam sposób gotowy, jest w pewnym sensie taką stratą kolejnych lat, kolejnych możliwości, które tak naprawdę bezpowrotnie, tak, uciekają. No ale tak, dobra, to już tam, żeby nie gadać o sobie, tak. Pierwszą wolną matę po przerwie i będę gadał o sobie. Ale do czego chcę odnieść? Co tam u mnie, nie? Trzeba było zapytać. Luch, co u ciebie? Ale do czego chciałem odnieść? Bo oczywiście jesteśmy, wiesz, no jesteśmy na gdzieś tam innych, oczywiście na innych poziomach. Jesteśmy w ogóle, mamy inne doświadczenia ze sobą. Chciałem się ciebie zapytać, czy ty właśnie nie miałeś jakiejś takiej blokady przed tymi zawodami, że wiesz, że mimo wszystko nie jesteś gotowy, że robisz te treningi tylko jako instruktor. I w sumie, czy trochę miewasz w ogóle coś takiego, że wiesz, że jest ten taki stresik, że on w sumie to jest tym instruktorem, że podopieczni patrzą i że no jak nie pyknie, to będzie ten podwójne serduszko zaboli, wiesz o co chodzi? No to tak, czy byłem gotowy? Wiesz co, nie, pewnie nie byłem gotowy, bo tak jak mówię, no trenowałem tak jak trenowałem. Wiesz, poza tym to były Mistrzostwa Polski w kimonach, ja te kimona robię, lubię, ale głównie specjalizuję się w zasadach, tak, robię, lubię i szanuję, ale wolę no-gi. I w ogóle to był mój pierwszy start, tak, to był mój pierwszy start w Mistrzostwach Polski w kimonach w czarnych pasach. Ja odkąd jakby, no, nie składało mi się, żeby startować. Ale wystartowałem, wiesz co, no wydaje mi się, że na pewnego rodzaju odpowiedzialnością czarnego pasa, instruktora i kogoś, kto uważa się za zawodnika, jest startowanie na tego typu imprezach. No, i też uważam, że będąc czarnym pasem, w treningu jednak jakimś, ale w treningu, jesteś cały, powinieneś być cały czas w formie, może tak. To nie jest może forma życiowa, to nie jest forma, żeby jechać, wiesz, od razu i rywalizować gdzieś tam na ADCC czy na Worldsach w kimonach, ale no ja patrzę na czarne pasy będące w treningu w taki sposób, że to, wiesz, no jesteśmy już tak doświadczeni, mamy za sobą tyle tych godzin na macie spędzonych, że po prostu, wiesz, to czy to jest sparring na treningu, czy to są zawody, no po prostu powinieneś być gotowy na to, żeby jechać i walczyć, tak? Wiadomo, możesz wygrać, możesz przegrać i tak dalej, ale jakby to nie jest tak, a wiesz, nie pojadę, bo tu tam coś mnie wczoraj bolało, to ja w sumie dzisiaj nie pojadę. Albo tam, a wiesz, bo ja nie trenowałem, to no... Wiesz, no, szczególnie, że jesteśmy, wiesz, no, na takim etapie, przynajmniej ja, wiesz, mam już swoje lata, to jest jedno, drugie, że też nie mogę tyle czasu poświęcać na trening zawodniczy, ile poświęcałem jeszcze parę lat temu, ale no, po prostu trzeba sobie z tym radzić. A dla mnie tak naprawdę jakby wyznacznikiem pewnego poziomu w tej kwestii jest Radek Turek, który, wiesz co, on... Czterokrotnie, jeśli dobrze pamiętam, zdobył tytuł mistrza Europy ADCC, trenując z nami.
I to było w czasach, kiedy my, stary, wiesz, nie wiedzieliśmy, jak to się po młodzieżowemu mówi, co jest 5. Wiesz, byliśmy po prostu ziomkami, którzy trenują, wiesz, 2 lata, 3 lata, wiesz, no miał Kamila Umińskiego, który był w jego kategorii wagowej, ale Kamil nie miał pojęcia o jiu-jitsu w tamtych czasach jeszcze, wiesz, to Kamil się rozwijał wtedy, wiadomo, był perspektywicznym zawodnikiem, na swoim poziomie odnosił sukcesy, a Radek był najlepszy w Europie wtedy. Trenując z Kamilem, trenując tam z innymi chłopakami, trenując ze mną, trenując z Jerzem Teplicem, wiesz, ze Smurfem i tak dalej, z całą tą ekipą, która w tamtych latach... Starą dobrą ekipą. Tak, ze starą dobrą ekipą jeszcze z Cyklon, Luta Livre, wiesz, jak trenowaliśmy na Fortach Bema w Warszawie, więc... I to mi pokazało, że wiesz, właśnie to nie musisz mieć... Oczywiście, czasy się zmieniły, poziom poszedł do góry i tak dalej, ale... No umówmy się, jadąc na Mistrzostwa Polski nie musisz mieć ekipy, wiesz, zabijaków, 17 czarnych pasów, którzy robią na tobie dochodzeniówki, wiesz, i jesteś w formie życia, tylko możesz sobie znaleźć swoją drogę, możesz sobie właśnie wydrillować na swoich podopiecznych różne rzeczy, możesz to przerobić i po prostu, no... Wiesz, jeżeli się na to decydujesz, to twoim obowiązkiem jest bycie gotowym, tak? I nie szukanie później wymówek, a bo tam coś tam, nie? Także tak, no, jeżeli są ludzie, którzy potrafią, wiesz, no, jeżeli jest Adam Wardziński, który no, 90% czasu trenuje jednak w Polsce, u siebie w Czekmacie i wiesz, no, on ma bardzo dobrą ekipę, ale no to jeszcze chłopaki, jego podopieczni nie są na światowym poziomie, powiedzmy takim, wiesz, no, a Adam, wiesz, wygrywa z Leandro Lo, wygrywa z różnymi innymi, wiesz, no, legendami, powiedzmy, jiu-jitsu, to też pokazuje, że nie, wiesz, no po prostu nie ma co szukać wymówek, trzeba robić swoje, trzeba robić robotę i tyle. No. Tak, zresztą sam nawet gdzieś widziałem taki wpis, w którym John Danaher pisał o tym, że generalnie około 80% czasu swojego treningowego powinieneś poświęcać właśnie na trening z osobami o niższym poziomie, tak? W ten sposób, bo w sumie jakby cię tak cały czas mielili, to jest fajnie, wszystko super, ale też nie miałbyś za bardzo okazji na to, żeby też swoje rzeczy testować, także wydaje mi się, że tutaj możemy się odwołać do metodyki treningowej większości dyscyplin, tak? Tego skalowania, tak? Dodawania sobie kolejnych talerzy na sztangę, jak się gdzieś, wiesz, rywania podrzutu tego uczymy, czy coś, to na początku, no wiadomo, sama sztanga i w ogóle i tutaj tak samo, no sweepy na białych pasach, super fajnie, nikt nie wie, wiesz, uwala się na ciebie z zamkniętej, no a jak gdzieś musisz popracować nad reakcją, trzeba kogoś oszukać, to zaczyna się ta cała gra, no i wtedy to wiadomo, to zaczyna tak wchodzić, no ale tak jak mówisz, no... wszystko jest kwestią, tak jak mi się wydaje, Kuba, jakby takiego mentalnego podejścia, nie? Czy ty jesteś na tyle kumaty, że potrafisz sobie ułożyć metodykę treningową pod powiedzmy dane zawody, czy jesteś na tyle zmotywowany przede wszystkim, żeby to ogarnąć, że powiedzmy ułożyć sobie tą metodykę, żebyś ty i twoi uczniowie jak najbardziej skorzystali w przygotowaniach, nie? Do takich turniejów. No wiesz co, ja mam taki... Ja się coraz bardziej zaczynam wkręcać w prowadzenie treningów i jakby ja również, dokładnie. W bycie trenerem. I to ja widzę, wiesz, ja prowadzę treningi od wielu lat, bo to już nie wiem ile tam, ze 12 lat chyba prowadzę sekcje i różne, wiesz, i tak dalej, więc już tego doświadczenia też mam dużo. Natomiast wiesz co, no teraz widzę, że wszedłem na inny level. Nie? Taki bardziej to chodzi o mentalne moje podejście do tego, a nie może o jakieś tam nie wiadomo jakie umiejętności trenerskie. Chodzi o to, że podoba mi się przekazywanie wiedzy, którą mam. Mam to jakby przez te wszystkie lata, mam to poukładane, wiem, no, rozumiem to, co robię, to rozumiem to i umiem to przekazywać. Także... To jest ta właśnie, jak prowadzę trening, to jestem w to wkręcony, ale też prowadzę te treningi, jeżeli sam się przygotowuję w tym czasie, to prowadzę te treningi pod siebie. I też to mówię tej całej mojej ekipie, słuchajcie, mam zawody i teraz będziemy robić to jakby no, oni też się będą dzięki temu rozwijać, ale ja chcę, no chociażby od tej strony teoretycznej, bo nie zawsze mam możliwość przedrillowania tego z nimi na treningu czy coś, ale no, ja też odkryłem, że ja trenuję tłumacząc ludziom różne rzeczy.
I trenuję, wiesz, rozbijam sobie, wiesz, jak przygotowuję trening, okej, dzisiaj robimy to, no to rozbijam sobie to na jakieś tam, wiesz, części, wprowadzam ich w to i tak dalej, i tak dalej. No a potem, wiesz, no przychodzi czas, że oni tam, wiesz, kto komuś coś tam nie wychodzi, to się dopytuje, ja muszę, wiesz, z jakiejś innej strony na to spojrzeć i jakby to też mnie rozwija. Także nawet jeżeli ja sam tego nie robię na tym treningu, to gdzieś tam ten proces mentalny jest taki, że mi się to układa i wielokrotnie się złapałem na tym, że stwierdziłem, okej, mam tam jakieś zawody, chciałbym jakiś tam element dorzucić do swojej gry, coś, czego wcześniej nie robiłem. Wprowadzam to na treningu, wiesz, na swojej grupie, po czym nawet nie robiąc tego fizycznie, nie drillując, nie robiąc tej techniki, gdzieś tam za 1, 2, 3 treningi łapię się na tym, że mi to wchodzi po prostu, bo gdzieś tam sobie to rozkminiłem w głowie. Wiadomo, że to wymaga jeszcze dopracowania takiego motorycznego, ale już sam ten proces został, wiesz, w głowie już te styki się połączyły i mniej więcej wiem, jak to robić. Wiesz, to znam temat z autopsji. Myślę, że w dość podobnych kategoriach rozumujemy w tym kierunku, bo dokładnie powiem ci od mojego powrotu z Nowego Jorku, kiedy tam miałem okazję potrenować w piwnicy, to właśnie w ten sam sposób zacząłem podchodzić jakby do tak by, jakby ci to powiedzieć, metodycznego i zadaniowego podejścia jakby do niektórych rzeczy, tak? Czyli, że nie iść tym starym, utartym schematem, że tam, wiesz, jakaś tam technika i na koniec 4 czy 5 rundek, tak? Już nie będę mówił o tych zadaniówkach, które tam są, ale rzeczywiście fakt faktem, jak, wiesz, obserwowałem Danahera, sposób, w który on tłumaczy techniki, no nie wiem, są ludzie, którzy nie mogą go oglądać, nie mogą go słuchać, mówił, że jest zbyt ciężki, że po prostu nie przemawia do nich ta forma nauki, bo wolą prostsze, bardziej podane i tego typu rzeczy, ale na przykład w momencie, w którym obserwujesz gościa, w którym widzisz, jak on naucza i potem starasz się to zaadaptować, ja mówię stricte ze strony trenerskiej, tak? To okazuje się, że robisz to na najwyższym z możliwych poziomów, tak? Że tłumaczysz tą technikę i nie tłumaczysz jej na zasadzie łapisz tu i tu, tylko że po prostu zaczynasz rozumieć, po co ty robisz konkretny ruch. Tak? Sam wiesz, o czym mówię, nie? Że działa to w ten sposób, że kiedy powiedzmy tłumaczysz zajście za plecy, to teraz w tym jakby dzisiaj wytłumaczyłbyś zajście za plecy, powiedzmy, nie wiem, z zamkniętej gardy, dokładając 17 detali, dlatego że ty po prostu wiesz i umiesz użyć, nawet twój słownik wzbogacił się o niektóre rzeczy i tak jak mówisz, jeżeli nawet nie musisz tego drillować motorycznie, mówiąc to, łapiesz się na tym, że nagle, kurde, jesteś w pozycji, pach, i łapiesz tą technikę, bo widzisz, jak ci się to odsłania, nie? I wydaje mi się, że do momentu, w którym nie jesteś trenerem, tylko jesteś osobą trenującą aktywnie, jako zawodnik czy coś, niestety tego nie uświadczysz. To ci zabiera bycie zawodnikiem. To jest taki, jeżeli mogę powiedzieć wprost, jeżeli są, wiesz, pros i cons, tak, tego bycia trenerem, no to wiadomo, tam cons to nie możesz się poświęcić sobie, bla, bla, bla. Ale te profity, które możesz zyskać, to jest właśnie bardzo duża świadomość tego, tej całej mechaniki, jakby tego, co się w ogóle dzieje. No co to jest to jiu-jitsu? Bo mam wrażenie, że dopiero troszeczkę zaczynam rozumieć. Troszeczkę teraz, po tych wszystkich latach, wiesz. No ja też mam takie wrażenie, że liznąłem temat i gdzieś tam... To śmieszna akcja jest, bo ja pamiętam... I to chyba w ogóle większość ludzi, bo z kilkoma osobami o tym rozmawiałem i większość ludzi ma taki etap, że tam trenują 2-3 lata, mają ten niebieski czy może już purpurowy pas i wydaje im się, że wiedzą, co to jest jiu-jitsu. Ja pamiętam taki etap u siebie, że mi się wydawało, że ja już umiem jiu-jitsu, nie? Czy spoko, jiu-jitsu już mam ogarnięte, no wiadomo, że no muszę poświęcić dużo pracy, żeby tam to dopracować, tak? Żeby to było, żeby te techniki były coraz lepsze, coraz pewniejsze, żeby to robić dokładniej i tak dalej, no ale że generalnie wiem, co to jest. No i to jest właśnie taka, wiesz, świadomość osoby, która trenuje 2-3 lata i nie ma, wiesz, nie ma świadomości ogromu jeszcze rzeczy, których nie wie. I wiesz, no teraz mam przynajmniej to, co się zmieniło od tamtego czasu, to teraz wiem, że nic nie wiem, krótko mówiąc. No wiem, że gdzieś tam no mam pewien ogląd tego, umiem wykonać jakieś techniki, znam jakieś koncepcje i tak dalej, ale wiesz, to mnie cały czas zaskakuje to, że wiesz, ja codziennie
dosłownie codziennie widzę jakieś nowe rozwiązania. Dokładnie, wiesz, codziennie dokładnie. Gdzieś tam sobie, wiesz, mam poklikanych tych różnych rzeczy na Instagramie od cholery i tam mi, wiesz, wyskakują jakieś rzeczy. Myślę sobie, kurde, faktycznie, nie? Ktoś coś zrobił takiego, co no, jest niby oczywiste, ale nie wpadłeś na to wcześniej. I to jest w ogóle niesamowite w tym sporcie. Ja nie wiem, bo nie śledzę innych sportów. Oczywiście nie siedzę tak głęboko w żadnym innym sporcie. Może, ale trenowałem różne inne rzeczy wcześniej i nie było tak. Nie aż tak. No, to nie ma aż takiej głębi tego wszystkiego. I takiej ewolucji, nie? Jeszcze i na takiej tym ewolucji. Poziomie, nie? No więc właśnie, bo wiesz, no masz, wiesz, no teraz jest milion różnych rzeczy, których nie wiesz i których nie potrafisz, w ogóle nie widziałeś. A stary, wiesz, no na całym świecie są takie kinany różne i różne inne ludki, które po prostu rozkminiają i wymyślają coraz to nowe, wiesz, rzeczy z nowych gard i tak dalej. No a każda garda otwiera ci później całą przestrzeń do ewolucji tego sportu. Także no myślę, że jeszcze nas czeka wiele, wiele lat po prostu rozwoju tego i no, zastanawiam się, czy to ma jakiś tam swój koniec. Myślę, że to nie ma swojego końca. I do właśnie tego dołączę do tej naszej dyskusji taki przykład. Ostatnio znalazłem taki podcast na Spotify'u, nazywa się BJJ Mental Models i ostatnim gościem właśnie był Lachlan Giles z Livią, ze swoją żoną i trening partnerką i rozmawiali o jakby ewolucji swojego stylu na przestrzeni lat. Ogólnie to polecam, bo bardzo fajne. Generalnie oni we dwójkę są fizjoterapeutami, poza tym, że jakby trenują, więc mówili jakby o takim dość interesującym aspekcie, jak w jaki sposób kontuzja, którą nabawimy się podczas procesu treningowego i podczas startów, potrafi potem nasz styl, wiesz, ewoluować. I były przykłady, na przykład, że Livia mówiła, że po kontuzji kolana już mogła na 50-50 robić na słabszą stronę, gdzie nie robi skrętów, wiesz, a robi ten, że Lachlan tam mówi, że kiedyś jak dużo bazował na półgardzie, single X, X-gardzie, to potem, czy tam wcześniej jakieś tam Berimbolo, De La Riva, potem to wszystko ewoluowało, teraz do momentu, w którym robi właśnie tą K-guard i którą, kurde, no, użył, żeby odpalić skrętówkami na DTC trzech koni ostatnio, jak wszyscy wiedzą, tak? Także bardzo fajna rzecz i wydaje mi się, też tutaj, wiesz co, miałem taką dość dużą refleksję nad tym, jak bardzo w ogóle ten styl ewoluuje na każdym etapie jiu-jitsu, na którym my jesteśmy. Oczywiście, jeżeli świadomie dalej praktykujemy sobie sztukę, nie? O, i tu użyłem tego słowa sztukę, bo też mi się dość sporo, wiesz co, zmieniło. W drugim odcinku podcastu, jak miałem okazję rozmawiać z Gonzem wtedy w hotelu B&B przed ACB, czy coś, zaraz drugi odcinek po tobie, to rozmawialiśmy o tym, sport czy sztuka walki, tak? To jeszcze z Gonzem o tym przegadam, na pewno będzie okazja, ale zdecydowanie mi się zmieniło ostatnio, że już bardziej spoglądam na to jako na sztukę, tak? Kiedyś widziałem w słowie sztuka walki dużo duchowości i tego, ale generalnie nie, stary, no to jest sztuka i to ten. No ale wracając dalej, na każdym poziomie ewoluujemy, nawet jako czarne pasy. Ja sobie teraz zdaję sprawę, myślę, okej, dostałem tam powiedzmy ten swój black belt jakoś rok temu. Jestem pewien, że za 5-6 lat, jeżeli dalej zdrowie pozwoli mi jakby trenować tak, jak trenuję, to zdaję sobie sprawę, że mogę walczyć w ogóle taką pozycją, o której dziś myślę, że nie, no co ty, nie dla mnie, nie, totalnie. Nie jestem pewien, czy na przykład nie pójdę w lapele, czy wiesz, jakieś takie rzeczy. Nie ma rzeczy niemożliwych, wszystko zależy jakby od tego, czy będę na tyle zdeterminowany, żeby próbować i cały czas, wiesz, się wywracać i iść dalej w niektóre pozycje, nie? Wiesz co, to jest fajne w ogóle robienie nowych rzeczy. I zmiana trochę swojej gry. Wiadomo, że wiesz, no masz grę, którą masz wyrobioną i masz swoje rzeczy, tak? Ale fajnie jest dokładać do tego jakieś klocki nowe, bo to po prostu się wtedy robi ciekawe, no bo jeżeli się zamkniesz na swoje rzeczy i będziesz robił tylko coś jednego przez cały czas, no to będzie najzwyczajniej w świecie nudne, a to chyba też nie o to chodzi. Ja też jestem zwolennikiem tego sloganu Keep it playful. Dokładnie. Po prostu, to musimy się tym bawić. Ja też do tego dotarłem, że wiesz, ja miałem wiele lat takiego treningu wyczynowego, że przychodziłem i to mi nie sprawiało do końca przyjemności.
Po prostu orałem, robiłem robotę, bo gdzieś miałem cel w postaci zawodów, tak? I po prostu wiedziałem, że muszę swoje przerobić, muszę swoje przewalczyć i tak dalej, i tak dalej. Teraz mam takie podejście, że wiesz, okej, jeżeli wiesz, będę się szykował do jakichś zawodów ważnych na wysokim poziomie, no to wiem, że to jest ta droga, przynajmniej dla mnie, tak? Ja muszę zagryźć zęby, muszę po prostu swoje zrobić, natomiast tak na co dzień, no chociażby teraz jest świetny czas na to, no bo nie ma żadnych, wiesz, na horyzoncie żadnych turniejów takich, wiesz, do których się mamy szykować. Myślę, że to jest fajny czas na eksperymenty właśnie, popróbować sobie nowe gardy, popróbować sobie jakieś nowe ruchy, nowe rzeczy, gdzieś tam trochę tego internetu uruchomić w swoich treningach i próbować, bo z tego może wyjść coś bardzo ciekawego, możesz dołożyć jakiś tam klocek, którego w ogóle byś się nie spodziewał, że on tam się gdzieś pojawi. A jeszcze w odniesieniu do tego, co mówiłeś, co mówił Lachlan ze swoją żoną na temat kontuzji i rozwoju jiu-jitsu właśnie w takich sytuacjach, to ja pamiętam, jak zerwałem więzadło i byłem jakby wyłączony, miałem jedną nogę wyłączoną tak naprawdę z treningu, to zacząłem przechodzić gardę na drugą stronę po prostu. I do tego stopnia, że no, to się stało moją jakby najmocniejszą rzeczą. No bo nie mogłem używać prawej nogi i używałem lewej, no i po prostu przestawiłem się na drugą stronę. I korzystam z tego do tej pory, mimo że noga już zdrowa, ale właśnie... Pamięć mięśniowa, nie? Pamięć mięśniowa. Można, wiesz, ze wszystkiego można wynieść jakąś naukę, ze wszystkiego można, wiesz, można... wszystko wykorzystać. Właśnie to jest też wracając do tego, wiesz, no nie masz sparring partnerów, wiesz, czarnych pasów, wiesz, zabijaków w klubie, no to korzystaj z tych białych, niebieskich, które wiesz, w puszczę gdzieś, no to już jest takie, wiesz, no to wszyscy o tym wiedzą, tak? No gdzieś tam oddawaj pozycję i sobie wychodź chociażby, tak? Albo, albo no jakieś walki zadaniowe czy coś, czy właśnie rób sobie sam, nie mówiąc im o tym, rób sobie sam jakieś zadaniówki na nich po prostu i tyle. I to będzie ten twój progres. Tak, dokładnie, ten progres i właśnie ewolucja stylu, wiesz, bo to jest dla mnie naprawdę ten trochę posłuchałem tego podcaściku i no zawiesiłem się troszeczkę na tym i stwierdziłem, że kurde, no to nie ma końca, aczkolwiek jak już próbowałem, wiesz co, wrzucić sobie to od razu w praktykę instant na ostatnich gdzieś sparingach na treningu, to zauważyłem, że jak zmuszam się do tego, żeby walczyć pozycją, jaką którą na co dzień nie walczę i zaczynamy się palić pod nogami, to wiesz, się dzieje automat, cyk, cyk, cyk i szybko się wracasz. Wracasz do swojego, nie? Ale to bardzo fajnie w ogóle to powiedział Cyborg, jak był tutaj na seminarium. I to ja się zgadzam z tym w 100%, że on to opisał jak takie koło technik, że masz swoje techniki jakby w takim kole ułożone i to są twoje mocne rzeczy, tak? I musisz znaleźć połączenia między wszystkimi tymi punktami w taki sposób, że jeżeli właśnie zaczyna ci się palić grunt pod nogami i gdzieś tam gubisz to z każdego punktu na tym okręgu potrafisz wrócić do swojej, wiesz, do jakiejś swojej mocnej pozycji. I, no i to jest chyba naturalne, wiesz, no siłą rzeczy będziesz wracał tam, gdzie się czujesz bezpiecznie. Wiesz, no może na treningu warto nie wracać do tej swojej mocnej pozycji, tylko, wiesz, spróbować otworzyć jakąś nową ścieżkę. Wiesz, żeby nie iść na siłę do jakiejś takiej, wiesz, rzeczy, w której wszystkich powstrzymasz tam, albo wiesz, zmiażdżysz, albo coś, tylko po prostu właśnie próbować czegoś nowego. Ale w kontekście takiego schematu technicznego i tych technik, którymi walczysz, to mi się wydaje bardzo fajne właśnie takie określenie tego, że masz między wszystkimi tymi swoimi punktami masz mieć połączenia po prostu. Jeżeli coś nie wychodzi tu, to wracasz, tak? Coś nie wychodzi tam, to jakby do połączenia między tymi technikami. Jasne. Popatrz, że tak naprawdę im bardziej się zagłębiamy w temat, tym bardziej potwierdza się ta teoria, którą troszeczkę zacząłem mówić, że no, ciężko mówić, że to jest tylko sport, nie? Że to jest jakby, wiesz, że to naprawdę gdzieś się ucieka w jakąś sztukę, dokładnie, jakby w sztukę, jakby w praktykę, którą wręcz nawet to, co zrobił według mnie John Danaher, to można bez dwóch zdań nazwać, że to jest nauka, stary, nie? To jest, wiesz, rozkmina tego w taki sposób, możliwość
opowiedzenia przede wszystkim o tym, jak konkretny ruch działa na dane ciało. Bo wiesz co, mi jakby utkwiło w głowie w jednym z podcastów właśnie Danahera, taka jedna jego idea, w którym on powiedział, że bardzo duży procent zawodników robi dużo rzeczy na poziomie nieświadomym, nie? Czyli wykonuje jakiś ruch, robi jakąś technikę, ale robi ją, ponieważ ma wyuczoną konkretną sekwencję ruchów i robi ją jakby na poziomie nieświadomym. I on powiedział, że jego rolą jako trenera jest spowodowanie, że ty będziesz robił to na poziomie świadomym, nie? Że będziesz wiedział, co konkretnie robić i na przykład już robiąc dany ruch będziesz miał okna, wiesz, do wykonania gdzieś dwóch następnych w ramach reakcji. I popatrz, że Gordon tak naucza, Gary tak naucza. Tak, to jest jakby gdzieś to wszystko poszło w świat. No i wydaje mi się, że bez dwóch zdań to zrewolucjonizuje, wiesz, submission grappling. To w jaki sposób oni podchodzą do nauczania tego, nie? Zgadzam się. I zgadzam się, w ogóle postać Danahera myślę, że jest kluczowa w rozwoju nowoczesnego jiu-jitsu. To jest moje zdanie. Wiem, że dużo ludzi się ze mną nie zgodzi, bo właśnie tak jak tam mówiłeś wcześniej, że albo tam nie mogą go słuchać, albo coś. To nawet nie chodzi o to, bo ja słyszę jakieś zarzuty wobec Danahera takie, że to nie on to wymyślił, a przypisuje sobie jakieś tam zasługi za wymyślanie różnego rodzaju technik. Że to nie on, tylko tam kiedyś Eddie Cummings, może Dean Lister, może Gary Tonon, może tam jacyś inni ludzie. A tak w ogóle to Marcelo już to wszystko robił dawno. Fabio Żurżel jeszcze wcześniej. Ale... Wiesz co, ja się z tym zgadzam, bo tu nie ma czegoś takiego, że wiesz, że on coś powymyślał. Jakby chociaż podejrzewam, że w tej takiej bardzo skomplikowanej grze na nogi, no to możliwe, że on albo jakieś ludzie z jego akademii gdzieś tam to... Wspólnymi siłami gdzieś tam to upgrade'owali. Ale jego zasługą w rozwoju jiu-jitsu jest to, że on podszedł do tego w sposób akademicki. Tak. Nikt tego wcześniej nie robił, a przynajmniej ja tego nie widziałem. Może gdzieś tam ktoś tak, wiesz, nauczał wcześniej, tak jak on, ale to gdzieś tam nie ujrzało światła, wiesz, dziennego, to nie poszło do szerszej publiczności. A to, co ten gość wprowadził, to takie akademickie podejście do tego. Nazywanie wszystkich technik, co jest bardzo ważne, wiesz. Bo nie ma, wiesz, no masz, nie wiem, okej, sankaku, tak? Wiadomo, każdy wie, co to jest, tak? I jak mówisz, dobra, przejście z sankaku do inside sankaku, czy do jakiejś innej, wiesz, jakby nazywasz to i każdy wie, o co chodzi, tak? I nie tłumaczysz później, dobra, ty, bo masz tu, jak masz lewą ręką, trzymasz to, a prawą trzymasz tamto i tu go kopniesz nogą, to on zrobi to i ty potem idziesz tu, tylko po prostu jest szybki proces i jakby wszyscy... Komunikacji, nie? To takiej komunikacji, wszyscy to rozumieją, wszyscy to od razu kumają. Także to myślę, że jest bardzo ważny krok w rozwoju jiu-jitsu, jego osoba i w ogóle ta cała ekipa, czy się ich lubi, czy nie, bo to też jest drugorzędna sprawa tak naprawdę, tylko to, w jaki sposób oni pracują, to w jaki sposób oni się rozwijają, bo też no, możemy obserwować niesamowity rozwój chociażby Gordona Ryana na przestrzeni tych kilku lat, od kiedy gdzieś tam zaistniał, tak? I to myślę, że to będzie w tą stronę szło. No. A jeszcze wracając, bo mówisz sztuka, mi się bardziej sztuka, tak, ale mi się to z filozofią bardziej kojarzy. Taka filozofia życiowa, wiesz, też to się przekłada na inne, aspekty życia, wiesz, że masz po prostu żyjesz tym, nie? Że jakby te schematy wyniesione z maty, to też może być takie, wiesz... Takie sztampowe. Nie? Ale takie jakby ta etyka pracy, wiesz, to jaką masz etykę pracy na treningu, ja też to obserwuję wśród jakichś tam moich podopiecznych czy sparring partnerów, wiesz, że to jakby to widać jakim kto jest człowiekiem, tak? Na macie, jak przychodzisz na matę, to widać jakie masz z grubsza podejście do życia. I tak, to się sprawdza w wielu przypadkach, nie? Każdy ma jakieś tam inne, ale wiesz, wszyscy mają tą samą zajawkę, ale każdy po coś innego troszeczkę przychodzi na tą matę. Dokładnie. A wiesz, ja tak naprawdę zacząłem zmieniać trochę podejście z tego sportu, przejść na sztukę, ponieważ zacząłem już bardziej, że tak powiem, głębiej rozkminiać samą ideę jakby walki i rzeczywiście zmuszenia swojego
trening partnera czy przeciwnika do tego, żeby wpadł, że tak powiem, w pułapkę, żebyś mógł zakończyć walkę jakby poprzez poddanie, tak? I okej, o tyle jak jest to sport, jest to rywalizacja, to jednak submission grappling w tej takiej formie prezentowanej przez, wiesz, przez Johna i w ogóle tak jak gdzieś ja to teraz odbieram, to... No wiesz, no to są szachy, nie? Jakby to też jest sztampowe określenie, że to są szachy. Nie wiem, czy widziałeś serial Bandit Queen, Gambit Queen. Widziałem, a Bandit Queen z kolei lubię ten numer. Lubię ten numer, no. Tak, no widziałem, Queen's Gambit. Lubię, Queen's Gambit. Fajny serial, tak. Tak, to o tyle, to rzeczywiście, wiesz, no, wróciło gdzieś to do mnie. Kurde, że to jest, wiesz, to samo, no, cały czas chcemy podpuścić kogoś gdzieś, puścić kogoś w malinę, żeby tu postawił łapkę, żeby tu zostawił głowę, żeby złapać. Wiesz, też zacząłem sobie dzisiaj myśleć, bo ostatnio jakąś tam większą, powiedzmy, więcej czasu spędzam na kimonach, coś tam, tak treningi się po prostu układają, wiesz, też w tym życiu, w życiu codziennym. I też zauważyłem, że specyfika i metodyka trenowania w gi jakby zmusza mnie do totalnie innej pracy. Ja się totalnie nad czym innym skupiam. Dalej gdzieś jak robię te submission, mniej działam pozycyjnie, a bardziej podpucha, wiesz, na zasadzie. Gdzieś tu główka, gdzieś nóżka, gdzieś tego, gdzieś tak, ale widzisz, no to jest, ale to jest też ten rozwój, o którym mówiłeś wcześniej. Wiesz, no wcześniej może, wiesz, walczyłeś inaczej, może więcej wymuszałeś, wiesz, fizycznie szedłeś presją czy coś, a teraz, wiesz, uśmiechnięty czekasz, aż ktoś właśnie tam wpadnie w twoją zastawioną pułapkę, także to też jest, wiesz, może niekoniecznie tylko jedyna droga do rozwoju, ale jedna z. Nie? Ja nie lubię tego określenia, wiesz, szachy. Znaczy, w sensie ja zgadzam się z tym 100%. Ja nie używam tego, to już jest, tylko to już jest tak, tak, to już jest tak rozjechane, że po prostu już mnie to drażni nawet, ale zgadzam się, że to ma wiele wspólnego, wiesz, z szachami. I z takim ja właśnie... Ja nie umiem grać w szachy, a ty umiesz na przykład? Że umiem. Nie, no wiem, jak się poruszają poszczególne figury. Jak się rozkłada szachownica. Okay. Kiedyś grałem w szachy, jakiś był, nie wiem, jakiś festyn czy coś, gdzieś tam kolega robił pokaz zapaśniczy i poszedłem tam do niego i jego jeden z podopiecznych, taki małolacik, nie wiem ile on mógł mieć, 9 lat, okazało się, że gra w szachy, gdzieś tam w jakimś klubie szachowym, nie? Ja mówię, dobra, dawaj młody, gramy, nie? I wiesz, no ja wiem jak się poruszają figury, ale no nie mam pojęcia o szachach tak generalnie, nie? Więc tam wstawiam te pionki różne. I ten młody tak siedzi, mówi, wie pan co, jeszcze takiego otwarcia to nie widziałem. Ja mówię, no to młody ucz się, ale przegrałem. Przegrałem z 9-latkiem w szachy, także wiesz. No ale słuchaj, zrobiłeś otwarcie, nie? To jest najważniejsze, nie? To już było tak dla ciebie, blefował. To był Gambit Watsona. To był Gambit Watsona, to tak jakbyś zaczynał walkę i wiesz, ręce w dół i głowy komuś oddajesz do gilotyny, nie? Żeby zrobić wysiad. No, tak, dokładnie. Wiesz co, chciałem się jeszcze ciebie o jedną rzecz zapytać, skoro już zahaczyliśmy troszeczkę o temat właśnie styli, gdzieś tam się przewinął gi, no gi. Wiesz co, chciałem się ciebie zapytać o te dwa ostatnie wydarzenia Polarisa, które miały miejsce, te Polaris Squads, już były dwie edycje. Pierwsza edycja właśnie odbyła się w formule no gi, czyli bez kimon. Jeżeli słuchają nas ludzie nie trenujący jiu-jitsu, to tłumaczę, że no gi to jest bez kimon. Druga natomiast była formułą w gi. I teraz powiem ci tak. Jak ja to widziałem? Myślę, dobra, na początku jest no gi, widziałem, że będzie Wilku, widziałem, że będzie Mateusz, widziałem, jakie były składy, to myślę, dobra, petarda, pewnie będzie się sypać wszystko, będą trzeszczeć kości i w ogóle. No i powiem ci, że jednak w porównaniu do edycji, która była w gi, to było mega zdziwko. Powiem ci, że bardzo byłem mocno zdziwiony. Dynamika tej edycji, która była w gi, poddania i te walki, stary, w ogóle bez porównania. I zastanowiłem się, czy przypadkiem ten rozwój, który na przestrzeni kilku ostatnich lat i ten wystrzał miała formuła jakby nogi, submission grapplingu, już tak mocno ustawiła grę w formie defensywnej, że tak trudno jest kogoś czymś zaskoczyć, wiesz o co chodzi, że no te walki niestety, tak wiesz, nie zawsze już musimy mieć pewność, że to będzie akurat poddanie, bo okazuje się, że nawet na poziomie, nawet gdzieś, wiesz, ktoś, jakiś gość, który powiedzmy jest no-name'em dla nas, nie znamy go, to i walczy gdzieś tam, powiem, z zawodnikiem, który, wiesz, słynie z tego, że odpala skrętówkami, no to, wiesz, nie jest tak łatwo, nie? Co myślisz o tych edycjach w ogóle? No ja mam bardzo podobne przemyślenia. Ta pierwsza edycja była dla mnie ciekawa,
ale jakby była trochę nudna właśnie ze względu na to, że no tam było bardzo dużo, inaczej, może był bardzo dużo bardziej wyrównany poziom. I wydaje mi się, że dlatego ta edycja w GI mogła być dużo bardziej widowiskowa, no bo tam jednak, no tam to była jednak inna liga, jeśli chodzi o zawodników. No ten Team, tak, Team UK, no wiesz, no to byli bardzo dobrzy zawodnicy, no ale jednak Team Europe to była, no można powiedzieć, światowa czołówka. No. Mm-hmm, wiesz, był Adam, był Tommy. Tam, tak, Langaker i tak dalej, no to są goście, którzy już robią wyniki na świecie. A w Nogi ten poziom był bardzo wyrównany i faktycznie, może to co mówisz, to jakby... To się stąd wzięło, że... Że styl ewoluował już. Że styl ewoluował i że oni się tak szachowali, już używając tej, wiesz, nomenklatury, że po prostu nie było akcji tam za dużo. Nie? I mi też się pod względem widowiskowości dużo bardziej podobała ten turniej w Formule G. I też było kilku no-name'ów właśnie, którzy mnie bardzo zaskoczyli. Był ten Francuz, który tak. Zajebiście tam się kręcił do Berimbolo, wskakiwał. Naprawdę, naprawdę widowiskowe akcje robił. Fajnie. I nie tylko widowiskowo, ale też efektywnie walczył. Był ten typek z Rumunii chyba taki, który... Dinu Bukalet. Tak, który uśpił typa przez gardę. No, karabiny wytrzymał. mocno tam musi być. On chyba też się bił w ogóle bez kimon. Tak, też się bił. On był w dwóch edycjach, dokładnie. Także, ale wiesz, w ogóle ja z ciekawością obserwuję ten rozwój tego typu turniejów i nowe formaty, które zostają wprowadzane, bo to też, wiesz, no widać, że organizatorzy na całym świecie szukają jakiegoś czegoś, co spowoduje, że to trafi gdzieś tam do szerszej publiczności. Takie mam wrażenie, że tam, no wiadomo, Metamoris był pierwszy, Polaris i tak dalej, te wszystkie turnieje na zaproszenie, to jakby ustawiło pewien poziom. No i teraz od tego poziomu już zaczynamy gdzieś tam szukać czegoś nowego, nie wiem, kwintet. Mi się chyba kwintet najbardziej podoba, ta formuła kwintetu, że właśnie podobają mi się takie drużynowe zestawienia. Mm-hmm, to jest fajne i myślę też intensywnie, jakby to gdzieś tutaj na polskim rynku wprowadzić. Team Białystok versus Team Warszawa na przykład? Może być. Bałbym się walczyć z Team Białystok. Okej. Tylko trzeba by było założyć od razu, że bez sprzętu jest, nie? Że bez sprzętu i z usadą. Chciałem powiedzieć, dobra, to się wytnie. Tak, Kuba, no a oczywiście a propos turniejów w formie takich na zaproszenie, nie mogłem ominąć okazji, żeby oczywiście porozmawiać o turnieju Flow Fighters Invitational, który razem z twoją żoną Zofią, jak to było w Barei, z twoją żoną Zofią, organizowaliście dzień przed Mistrzostwami Polski ADCC, też dość bardzo ciekawy pomysł. Powiedz, czy planujecie jakby zrobić to w formie jakiejś takiej cyklicznej? No powiedz dwa słowa oczywiście o turnieju. Wiesz co, no, oczywiście chodzi to za mną już od długiego czasu, ale problem jest prozaiczny w postaci braku finansów na to. No bo jakby zorganizowanie takiego turnieju kosztowało mnie ponad 20 tysięcy. Także wiesz, no, skądś te pieniądze trzeba pozyskać i tutaj akurat się dobrze złożyło, bo dostałem kasę z miasta, z dzielnicy, gdzieś tam wygrałem jakiś konkurs na organizację tego eventu. No i jakby no mogłem to zorganizować. No bez tego, bez jakiegoś strategicznego sponsora, który wyłoży hajs, no nie ma możliwości zrobienia tego w takiej formie, jak to zrobiłem. To i co? Tak, no planuję, żeby to była impreza cykliczna. Oczywiście będzie to warunkowane tym, czy będę miał tego typu finansowanie, czy nie, no bo sam z własnej kieszeni nie mam możliwości wykładania tego typu pieniędzy. Poza tym to nie, w żaden sposób się nie zwróci, no bo to jest jakby turniej na zaproszenie. Także planuję to robić cyklicznie, planuję może docelowo gdzieś zrobić z tego jakąś ligę, coś, no gdzieś mam jakieś takie, wiesz, zalążki. Dużo różnych pomysłów, no tylko po prostu
No, pomijając ograniczenia teraz w postaci COVID-u i tak dalej, no to te ograniczenia są przede wszystkim w postaci finansowej, więc jeżeli znajdę jakiegoś strategicznego sponsora, który po prostu będzie miał pieniądze na to, żeby inwestować w to, i no to myślę, że jestem w stanie zrobić naprawdę fajny produkt. I jakby gdzieś tam to polskie jiu-jitsu jeszcze w ten sposób zacząć rozwijać. A co do samej formuły, to to były purpurowe pasy. Wybrałem ludzi do 90 kg. Purpurowe pasy w ogóle po rozmowie z tobą. To mi tak gdzieś zakwitła taka myśl w głowie. Pamiętam, że rozmawialiśmy. Ja już wiedziałem, że mam ten hajs na organizację, chciałem to zrobić i gdzieś tam ty coś powiedziałeś o purpurach i to mi tak dało do myślenia, że wiesz co, jeżeli się odbywają gdzieś jakieś turnieje na zaproszenie, no pomijając Stany powiedzmy, nie, gdzie tak tych turniejów jest mnóstwo, to no zawsze się biją czarne pasy, nie? Albo gdzieś tam zawodnicy tam brązy czarne, jacyś tacy doświadczeni, znani i tak dalej. A też no chciałem dać możliwość pokazania się jakby tym zawodnikom jeszcze na poziomie purpur. Purpury, przynajmniej ci, którzy tam byli zaproszeni na ten turniej, moim zdaniem mają bardzo wysoki poziom, tak generalnie jiu-jitsu. Tak, super. I to są zawodnicy, którzy gdzieś już no są na bardzo wysokim poziomie. Te walki są widowiskowe, a oni jeszcze nie mają takiej naleciałości, powiedzmy, czarnych parsów bądź doświadczonych zawodników, że gdzieś tam kalkulują, że może dokładnie tu nie, może tego nie, może lipa, że przegram, może coś tam, tylko po prostu sobie lecą tam, nie? I faktycznie te walki na turnieju pokazały, że to jest bardzo, to był dobry strzał. Także właśnie jeszcze tam kontynuując myśl, czy to będzie cykliczne, tak, będzie cykliczne, nie będzie tylko i wyłącznie dla purpur, będę to robił dla różnych pasów. Nie wiem, czy niebieskie, czy pokuszę się o niebieskie pasy na razie, może zrobię teraz dla brązów, może dla czarnych, może jakąś inną trochę formułę, ale chciałbym, żeby Flow Fighters Invitational jakby było taką marką na polskim rynku jiu-jitsu i gdzieś tam później docelowo na europejskim, bo jeżeli będą większe fundusze i będą możliwości, chciałbym też zapraszać ludzi z Europy, może ze świata, bo też okej, no fajnie, że tu chłopaki się między sobą pobili, ale ci sami goście walczyli ze sobą następnego dnia na ADCC. Wiesz, no albo tak, widziałem te same zestawienia, wiesz, tych samych chłopaków walczących na Mistrzostwach Polski w kimonach teraz, także to okej, fajnie, że mieli możliwość zawalczenia gdzieś w jakiejś, na formuła, że była muza, że były światła, że byli kibice i tak dalej, i tak dalej. To w ogóle fajnie to wyszło. Ale też, ja sam wiem, że dla mnie fajna jest konfrontacja międzypaństwowa. Też, że wiesz, ja jako Polak wychodzę na matę, reprezentując Polskę i walczę sobie, wiesz, z przysłowiowym Niemcem albo Rosjaninem. I wiesz, i to dodaje... To pierwsze kraje, które ci wpadły. Takim dziwnym trafem. W każdym razie, wiesz, to też jest jakaś tam dodatkowa motywacja. No przynajmniej dla mnie, nie wiem, ja jestem gościem starej daty i dla mnie, wiesz, ten orzełek na piersi jest taką nobilitacją, więc gdzieś tam, wiesz, no pomysły na rozwój tego są i tych pomysłów mam bardzo dużo i tak stopniowo będę sobie to wprowadzał, wiesz, w życie. A swoją drogą, no mam nagrane te walki w ogóle w bardzo dobrej jakości, tylko muszę je wrzucić jeszcze, bo nie miałem od półtora miesiąca nie miałem czasu, żeby to zrobić, także przedpremierowo zapowiedzieć, że Flow Fighters Invitational będzie dostępne. Gdzie będzie dostępne? No właśnie jeszcze nie wiem, bo to, no to się to rozbiło. Jeszcze muszę tam to rozkminić, ale... To poczekamy jeszcze z miesiąca. Tak, jeszcze z miesiąc poczekamy. Może do trzeciej edycji Wolnej Maty, na którą mnie zaprosisz, to wiesz. O kurde, ty to chyba jeszcze troszkę poczekamy. 2053. No, wracając jeszcze do tego tematu, Kuba, tych purpurowych pasów, to dokładnie miałem takie same przemyślenia, o tyle, tak jak mówisz, te naleciałości pewnych tam kalkulacji, czy to tam się tam opłaca, czy warto wystartować, czy coś, aczkolwiek wracając jeszcze do naszego tematu, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, a propos stylu, który oni prezentują, to zapraszając purpurowe pasy, to takie średnie lub późne purpury,
już, które trenują, masz pewność, że to są kumate łby, jeśli tak powiem po młodzieżowemu, tak? Przede wszystkim ich ciała i ich jiu-jitsu bazuje już bardzo mocno na reakcjach. Są to często zawodnicy, którzy już mają w jakiś sposób ukształtowany swój styl. Wiesz, czego możesz się spodziewać? Możesz się spodziewać walk, że ten walczy gardą, ten będzie przechodził z góry, ten może się rzucić po nogę, ten będzie coś tam, ten jest z tego groźny, ten jest bardziej pozycyjny. Zdecydowanie mi się wydaje, że właśnie bardzo fajną rzeczą ze strony organizatorów w ogóle każdej imprezy invitational, która będzie się odbywała. Myślę, że każdy organizator powinien mieć to na uwadze, żeby właśnie nobilitować purpurowe pasy. Że to jest bardzo kluczowe, ponieważ to jest taki etap w jiu-jitsu, w którym ty już jakby doszedłeś i masz ten fioletowy pas na dupie zawiązany i masz taką świadomość, że okej, to może mnie zaczną gdzieś zapraszać na jakieś imprezy, jak będę się starał. Wiesz, niebieski... No, myślę, że jeszcze nie, wiesz, że ten niebieski jest fajnie, wiesz, sam wiesz, ile kosztuje przejście z niebieskiego na purpurę. Ta droga sama jest chyba, to jest jedna chyba z dłuższych takich dróg, tak, jeżeli chodzi o przejście, a właśnie ta purpura, czy ta już późniejsza purpura, no, to już jest styl, to już jest coś i uważam, że na przykład fajnym przykładem są te turnieje Fight to Win, które się odbywają w Stanach i ten gościu, który jest organizatorem, czyli ten cały chyba Seth Danielson się nazywa, na każdym turnieju, bo one są jakby rozgrywane w różnych miastach i oczywiście są zawodnicy z regionu i on to w ogóle tam ciśnie od niebieskich pasów w górę, tak? Undercard jest cały tam prelimsy. Tam dzieciaki jeszcze chyba walczą. Tak, on to w ogóle tak ciśnie, ale wydaje mi się, że właśnie na tego typu galach bardzo fajnie jest robić taką kartę prelimsów, w których masz możliwość jakby, żeby dać się pokazać jakimś tam właśnie tym purpurowym pasom i wzwyż. To jest super sprawa, bo to nas przybliża bardzo do profesjonalizacji tych takich wydarzeń grapplingowych, których mam nadzieję będzie przybywać na naszym rynku, oczywiście jak ta cała pokręcana sytuacja się skończy. No tak, no gdzieś tam moim celem takim, wiesz, organizatorskim jest właśnie doprowadzenie albo dołożenie po prostu cegiełki, bo tam sam to ja sobie mogę doprowadzić, wiesz, ale dołożenie cegiełki do stworzenia, wiesz, możliwości tym zawodnikom po prostu, no może nie życia z tego, bo to jest jeszcze bardzo, bardzo daleka droga, ale no zarobienia jakiegoś hajsu, pokazania się, właśnie nawet nie tyle, nie, wiesz, nie tyle hajsu, co na przykład, wiesz, no możliwości pokazania się, żeby później móc to, wiesz, pójść sobie do sponsora i powiedzieć, patrz, biorę udział w tego, takiej imprezie, tak to wygląda, tutaj są nagrania, tak, wiesz, i tak dalej, nie? I to takiego... Wiesz, aktywowania trochę tego rynku, wiesz, myślę, że w Polsce tych turniejów invitational nie odbywa się dużo, jest ich mało i myślę, że to jest taka luka, która jeszcze może być zapełniona w bardzo fajny sposób właśnie i wiesz, no też przetarte są trochę szlaki właśnie przez rynek amerykański oczywiście i tam... Myślę, że można czerpać z tego i po prostu robić copy-paste na polskim rynku i wcale to gorzej nie będzie wyglądało. Ja się swoją drogą zastanawiam, skąd oni mają hajs na organizowanie tych turniejów Fight to Win co weekend, czy tam co dwa weekendy z taką pompą, z tymi światłami wszystkimi, z muzą i tak dalej, bo to są naprawdę znaczące środki. Plus jeszcze tam są pieniądze dla zawodników, nie? Każdy chyba coś tam dostanie. Będziemy zaglądali do kieszeni, ale wiadomo. Wiadomo, jak jest. Nagrali o tym kilka filmów, napisali o tym kilka filmów. Dobra, Kuba, zbliżyłem się do końca naszej rozmowy. Chciałem ci bardzo podziękować za super rozmowę. Bardzo fajnie się rozmawiało, bardzo miło. Dzień, może jakbym się przygotował, to byśmy jeszcze trochę pogadali. Myślę, że i tak kilka tak istotnych kwestii. Myślę, że kilka i tak istotnych kwestii poruszyliśmy sobie. Bardzo fajnie było się spotkać w ten covidowy czas. Z mojej strony to tyle. Z mojej również. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Już gadamy o tym od kiedy? Gdzieś od marca chyba, że musimy się... gdzieś od marca się spotykamy, się także jak ten podcast będzie miał premierę, jeżeli go usłyszycie i dotrwacie do tego momentu, to tak, miejcie do nas naprawdę dużo szacunku. To zrobiliśmy. Dobra. No dobra, dzięki bardzo. Pozdrawiam i do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam, peace, y'all.